Cześć! Sezon ogórkowy w pełni. Pogoda też nie dopisuje, co widać za oknem. No i tutaj. My jednak pracujemy pełną parą i w związku z tym przygotowaliśmy dla Was to nieco fajnych materiałów. Jedziemy! Są pocieszne, sympatyczne i stanowczo wymagają naszej opieki. Mowa o piniatach. Ta gra zdobyła szerokie rzesze wielbicieli, które ucieszą się teraz z faktu, że już niedługo pojawi się kontynuacja Viva Piniata. Choć na pierwszy rzut oka wygląda to na przerośnięte Tamagotchi, bądź na symulator z kategorii tydzień na działce, Viva Piniata potrafi dostarczyć wielu wrażeń. Opiekujemy się magicznym ogrodem, który dobrze prowadzony przyciąga do siebie śmieszne i kolorowe stworki. Nimi trzeba się oczywiście zajmować i dbać o ich jak najlepsze samopoczucie. Wtedy piniaty mnożą się, a nasz ogród rośnie i wygląda coraz ładniej. Druga część opatrzona pod tytułem Trouble in Paradise zwiększa liczbę dostępnych gatunków oraz dostarcza nowych narzędzi do prowadzenia ogrodu. Choć brzmi to dość prosto i dość nudno, prowadzenie ogrodu pełnego piniat jest naprawdę niełatwym, acz wciągającym zadaniem. Więcej o grze dowiecie się z naszej zapowiedzi. Seria Europa Universalis to raj dla hardkorowego stratega. Twórcy z Paradox Entertainment nie próżnują, serwując graczom kolejne dodatki do tej ciekawej gry. In Nomine jest rozszerzeniem do Europy Universalis opatrzonej cyferką 3. Przynosi nas w przeszłość do roku 1399, kiedy to tron angielski obejmuje Henryk IV. W grze będziemy mieć do czynienia z wojną stuletnią, inwazją Mongołów na Turcję czy upadkiem Cesarstwa Bizantyjskiego. W grze usprawniono też wiele elementów związanych z interfejsem i sztuczną inteligencją komputerowych przeciwników. Nad tym rozszerzeniem do Europy Universalis popatrzy się Lukas w swojej recenzji. Na weekend zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów o konsolkach przenośnych. Wszak co może być większym przyjacielem gracza, jak fajny handheld? W weekendzie z handheldami opowiemy Wam trochę o historii konsolek. Tych z wielkiego świata, jak i tych, które pojawiły się w naszym regionie geograficznym. Pamięta ktoś wilka zbierającego jajka? Oprócz tego skupimy się na najnowszych handheldach, czyli PSP i Nintendo DS. Dowiecie się, co w ich środku piszczy, w co warto zagrać i w jakie akcesoria warto się zaopatrzyć. Marzyłeś o roli nieokrzesanego barbarzyńcy w wysokobudżetowej produkcji? Jeśli tak, to mamy propozycję dla Ciebie. Już w tym tygodniu startuje konkurs, w którym możecie wygrać niezwykłą nagrodę. Angaż w nagraniach do polskiej wersji językowej gry Age of Conan. Poza tym będziecie mogli również wygrać kilka egzemplarzy tego MMORPG-a. Możliwość podłożenia głosu pod barbarzyńcę to propozycja nie do odrzucenia, prawda? Najwięksi bohaterowie gier w Twoich rękach? Całkiem możliwe, bo drugi etap konkursu figurkowego już trwa. Tym razem 5 figurek Markusa Fenixa z gry Gears of War zostanie rozesłanych do szczęściarzy. A to nie wszystko. Osoba, która zgromadzi największą liczbę punktów i udzieli najciekawszych odpowiedzi na pytania dodatkowe, otrzyma limitowaną figurkę Dantego z serii Devil May Cry. Czeka na Was również fajny konkursik związany z Graszem. Zaglądajcie na graszgram.pl, bo wkrótce strona ze śmiesznymi statami doczeka się nowej odsłony z nowymi możliwościami. Nie zapomnieliśmy również o flaszkach. Strona z gierkami niedługo doczeka się jubileuszu. Testujcie więc nowe gierki w Waszych ulubionych kategoriach. I stay tuned. To wszystko w tego tygodniowym wstępniaku. Zapraszam na gram.pl.